Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z naszego Assassina, Assassin's Creed Revelations, o, tak. Słuchajcie, mam taki ładny strój, biały, tym razem sobie pogramy w bieli. Kupiłem tutaj, widzicie, taki wielki młot. Co jeszcze porobiłem za nagraniem? No, w sumie to tak nie za bardzo. Wiecie co, byłem tutaj właśnie w tej jednej z tych, skład księgarski, tak. Kupiłem kilka książek i wiecie co, pojawiły się te takie, no ja sobie je nazwałem origami, do zbierania. Także też je wyzbierałem, ale nie wszystkie, tam chyba mam 80 ileś, więc nie wiem gdzie może być reszta, może tutaj gdzieś jeszcze w tym rejonie się coś odsłoni, no bo tutaj już więcej nie widzę tego. Tu mi się w ogóle pojawił taki znacznik, słuchajcie, ukryty grobowiec, więc dzisiaj będę chciał tam na pewno się jakoś dostać. Chyba, słuchajcie, wszystko. Wspomnienia Sofii dzisiaj sobie zrobimy. Nie ma żadnego zadania dodatkowego. Znaczy tak, powiem wam, że jak sobie tutaj biegałem, to nagle pojawia się gdzieś tam mniej więcej gdzieś... znaczy mniej więcej, no w jakichś tam miejscach pojawia się... kropka. Taka kropka czarna, która no pokazuje, że to jest jakieś zadanie. Jakieś zadanko, prawda, jakieś poboczne. Z tym, że nie wiem, czy to nie chodzi o to, żeby tam gdzieś się nie natłuc. W sensie, wiecie, gdzieś jakieś walki. Coś tak mi się wydaje, bo ten jeden koleś nas tak wołał, że tak mi się wydaje, że to będzie coś takiego. To nie wiem, jeszcze zobaczę, czy będę wam to pokazywać, czy to... Bo ja tych walk, to ja tak nie przepadam za nimi. Więc tyle. A tak to powiem wam, że nudy. Nic tu nie porobiłem. Oczywiście źle poszedłem, bo po co? No, także pozbierałem właśnie, bo dzięki temu, że... No, tak sobie myślę, że chyba o te książki chodziło, że jak te książki wykupiłem, to nagle pojawiły mi się po prostu na mapie to... I tyle. Pojawiło mi się to na mapie i... Nasz Ezio jest troszkę lepszy, że tak powiem, no bo też kupiłem dla niego tam jakieś, oprócz tego młota tutaj, który mam teraz, też będę chciał go wypróbować, no to tam jakieś dodatkowe rzeczy, że on teraz ma, ta kreska jego, nie, jest, życia jest troszkę większa, nie. No zobaczymy, czy to nie będzie, to będzie Sofia, dobra. Who are these men he condemned to hell? Political opponents, men who wronged him. Alighieri's quill cuts deeply, no? Si. It is a subtle way to seek revenge. Ezio, I plan to make a trip to Andrianopoli in a few weeks to visit a new printing press there. That should be fun. It is a 5 or 6 day ride from here, and I will need an escort. Prego. Oh, I'm sorry. You are a busy man. Sofia, I would love to accompany you, but my time is running short. That is true for all of us. Przesadzasz, Ezio. I can try to solve this last code now, but I need to run an errand before sundown. Can you wait a day? What do you need? It is silly, but a bouquet of fresh flowers. White tulips, specifically. I can get you the flowers. Nessun problema. Are you sure? It would be a nice change of pace. Bene. Meet me in the park east of Hagia Sophia, and we will trade. Flowers for information. Ciekawe. Wykonaj zlecenie Sofii w czasie, gdy ona zlokalizuje ostatnią księgę Polo. Dobra. Kwiatki będziemy zbierać. Po prostu rewelacja. Pamiętam w trójce, bo oczywiście przeszedłem trójkę też, nie? Jak wiecie, jeśli nie oglądaliście, to zapraszam. Do kwiaciarni. No to w trójce też zbieraliśmy kwiatki, bo tam musieliśmy pomóc jednemu poderwać taką... Przepraszam, no ale sami żeście się na patoczyli. Ej, po prostu ręce opadają z nim. Także to pamiętam. Oczywiście ona tych kwiatków w ogóle nie chciała, bo to w ogóle była... dziewczyna, która wolała noże albo jakąś inną broń, albo jakieś skóry zwierząt. To było akurat zabawne. Czy jest daleko w ogóle ta kwiaciarenka? Bo ja tak... A nie, dobra, mamy to.
Ja coś myślę, że to nie będzie takie hop-siup, wiecie, z tymi kwiatkami. You look like a man with money to spend. What do you need, Dostum? Tulips, white, if you have them. Ah, tulips. Forgive me, but I am fresh out. Something else, perhaps? It is not my call, unfortunately. All right, listen. I may know where to get fresh tulips. You wait here, and I will return. 1 hour, two at most. I am not waiting an hour. Gdzie zbiera kwiatki? Dobra, to idziemy za nim. Tylko pytanie, czy on... on... może mnie widzieć, czy nie? A, obraca się, czyli nie. No, uważam, że trochę przesadza z tymi kwiatkami. Naprawdę nie możemy wiedzieć, gdzie on idzie? Trochę dziwne to. No dobra. Przecież nie będę się kłócił, nie? Poszedł. Dobrze, że chociaż tak szybko idzie, nie? A oczywiście, no tutaj asasynów wysyłam, więc cały czas widzicie te informacje, które tu wyskakują. No bo wysyłam, wysyłam i tam pitu pitu, nie? O Jezu, ukradłem coś. Idź, idź. Nie wymyślaj, chłopie. Gdzie on po te kwiatki idzie? Zbierz 3 białe tulipany. Aha. Gdzie one są? Że niby tu gdzieś? Sami sobie zbierzemy, no dobra. Nie będzie trzeba kupować, nie? Czy kupywać? Jak się mówi? Polska, język, trudny język. Tu jest. Kwiatuszki. Tego jeszcze nie było, nie? Żeby to po prostu w asasynie kwiatki rwać. Za długo to trwa. Dobra. I ostatnia animacja. Dobra. Tylko, że to takie trochę, wiecie... Coś tu, kurde... Coś tu nie gra. Może ktoś nas zaatakuje, czy jaki czar? Spotka się z Sofią, by przekazać jej kwiaty, które, o które prosiła. Sorry, nie w tę stronę. No to muszę w to wejść, bo to wyminąć to dziadostwo, to... To się nie da. Dobra, idziemy dać jej kwiatuszki. 3. Ciekawe czemu? Może jakiś grób? Słuchajcie, może na grób? Może. Albo... Jakaś randka? Jana Grupa to randka. What is this? A gift. Sit. Podrywasz go. A ty, Sofia, niedobra. Che belli, grazie. I wanted to thank you for letting me play a small role in your adventure. A small role is enough for this adventure, believe me. You are a mystery, Ezio Auditore. Mi dispiace. I do not mean to be. It is fine. È affascinante. Sembra squisito.
Why, thank you. Any luck with the final code? Ah, the code, see. I solved it many hours ago. You will get it soon enough. No, mówię, że jakiś taki fajny romansik między nimi. To mi się akurat podoba, że taki starszy Ezio. No dobra. Udało się. No, takie to było nawet. I znowu się pokazała Sofia, więc nie wiem, czy czasem znowu do niej nie pójść, ale fajnie by było jeszcze, wiecie co, ten grobowiec chciałbym jeszcze w dzisiejszym odcinku, więc może chodźcie zobaczymy, co to za grobowiec, a później po drodze, gdzie ta Sofia jest. O rany boskie, gdzie ona jest? Nie gadaj, że na tej wyspie tu. Nie, czekajcie, bo nie widzę. Ślepym, żem jest. No jest ten główne zadanie, dobra. A gdzie jest Sofia? Sofia... A serio nie widzę, ja pierdziel. Dobra, na razie zostawiam, bo widzę, że jestem... Mam zaćmę. Tu mi się to... tu mi mryga, a... Never mind. Chodźcie, idziemy zobaczyć, co to za grobowiec. Bo ja grobowce to ja lubię. Niestety muszę się to wdrapać. Czy w sensie ominąć to, co to jest? Tam świątynie tu. Rany boskie. Okej. Można i tak. Nawet pieniążków troszkę jest, więc można by było ewentualnie, słuchajcie, wykupić... O, tutaj gdzieś jest wejście. Jakieś takie miejsce znowu drogie. Mogę tu wejść? O, tu, chodźcie. Wow, idziemy? I to będzie w sumie chyba... ostatni ten dysk tutaj. Bo jeden dysk to mają templariusze, musimy im to odebrać, ale... To będzie to? No tak. Wchodzimy do środka tej świątyni. Fajnie. Spoko. Tylko teraz pytanie, czy żeby mi tutaj w 6 minut chyba pogięło. Szczątki tego słynnego tureckiego asasyna spoczęły w podziemnej krypcie. Dobra, musimy się tam dostać. Okej. Okay. Jak to wygląda? No to będziemy tutaj teraz kombinować i szukać drogi, co? Tak będzie? O, kamera mi się zmienia i nic, już nie mogę się rozejrzeć, nic. Zero. Tu? Bo wiecie, bo może jakieś skrzynki? Aha. Jakieś skrzynki, coś teges, szmeges, a tu nic. Już mi nie pokazują. Nie można się rozejrzeć. Myślałem, że to spadnie. Odkryj wspaniałości świątyni Hagi. Hagia Sofia. Wspaniałości. Dobrze, tak też zrobię. Wow. No, będzie skakania, co? O rany boskie. Po lampach. Z lampy na lampę. To już wiadomo gdzie. Tylko jeszcze chciałem zobaczyć, czy tutaj jakieś dolne partie coś nie skrywają. Jakiś skrzynek albo co? Bo tutaj akurat są skrzyneczki, gdzie są pieniążki. Też właśnie zastanawiam się nad tymi takimi, no nazwijmy to origami, ja tak sobie to nazwałem, ale to a la piórka, no nie, takie co się tam zbiera. To one też są porozrzucane. I czy, ciekawe, czy są no właśnie w grobowcach na przykład. No ale spoko. Fajnie to wygląda, podoba mi się. Taka dość spora, otwarta przestrzeń. No tutaj już wiadomo, że oni tutaj chcą, żebyśmy poszli. Fajny dźwięk. Ugh.
Mamy skrócik. Jakbyśmy spadli. A to jest bardzo prawdopodobne. Jest i skrzynka. Przytulę. No. Pieniążków nie ma. No dobra. To będzie tu chyba, nie? Ta. Ale to jest znowu z tym shiftem, dobra. No, zapominam o tym. Tak, tak, wiem, wiem, dobra. Tu też jest skrzyneczka, to też wezmę. Dobra, no i co? Chyba tu. Jeszcze wyżej. Wow. I tu do tyłu chyba, co? Co? Jakby tutaj są te informacje, więc spoko. Rozumiem, że tam. Dobra, aha, jesteśmy z tej strony. Tu coś jest? Nie. No to hopaj tu. Tu znowu z shiftem. C. Chyba tu będzie trzeba, bo tutaj to nie ma nic. Opka tu i do góry. Jeszcze wyżej. Dobra. Punkt kontrolny mamy. Aha, czyli tu. Zaś widzicie, znowu się ta kamera tak ustawia, że... No ja nie umiem na padach grać naprawdę. Jest coś takiego, że... Że to jest jednak gra taka dobrze przystosowana właśnie do tych dopadów, ale no ja nie umiem. Ja się nie nauczę. Że mówię, ja tam nie narzekam, nie? No to... Daję sobie radę. Nie wiem, czy dobrze idę, ale no... Widzę, że tu można, więc... Wow. Matko, żeby czasem nie spadł. Lęk wysokości, no nie? Jak ktoś ma to grać, nawet nie może. Chryste panie, jak to... Spadnie na dół. A, to jest swego rodzaju jakiś... Przycisk. Wow. Woda. No to mogę od razu bezpośrednio chyba skoczyć. Skocz do tajemnego jeziora pod bazyliką. Wow. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Czyli mamy to. Otwórz grobowiec asasyna. Tak, zanim otworzymy, to może zabiorę skrzyneczki, bo to różnie może być. Potem mi tego nie zaliczą. Ładnie, pieniążków dużo. Przyda się. Nie, 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 nie. Żadne tam 6 minut. Wow. Mamy to. Zbroja. Wow, widzicie to? Dobra, niech będzie. Wróć do miasta. Niech będzie. A co? Udało mi się to ukończyć w końcu? W te 6 minut? Bo tam jeszcze był ten dźwięk. No widzicie, chciałem sobie dzisiaj pobiegać w białym stroju, a tu mi dali. Tak, udało mi się. Święta wiedza. Osiągnięcie.
No dobra, niech będzie. No to teraz będziemy chodzić w takiej masce. To było akurat spoko. Lubię takie grobowce. Lejcikowe. Może być. Dobra, to teraz... Gdzie ta Sofia jest? No kurde... Co ja nie widzę tego? Może jedno drugie, o drugie zasłania, bo to na tu jest, no. To też tak może być. Coś się pojawiło, co to jest? Misja Mistrza Asasynów. A widzicie to? Tutaj jest zupełnie inaczej to rozwiązane. Nie ma tak od razu, że można się po prostu, wiecie, oczopląsu dostać, że zadanie przy zadaniu. Tutaj tak nie ma. Tutaj jest bardzo fajnie to rozwiązane właśnie do tego stopnia, że jakby z dalszą fabułą, jakimś tam progresem w grze, pojawiają się stopniowo, pomalutku, jakieś zadania poboczne. Zupełnie inaczej to jest tutaj rozwiązane. I to mi się też podoba, dlatego że właśnie w poprzednich częściach, na przykład mi się nie podobało, że grałem, a to miałem pretensje też do siebie, bo zacząłem jakiś wątek, potem nagle znalazłem jakiś inny i ja już później zapomniałem, co było w tamtym i to było takie wszystko w sumie ucięte z kontekstu i to mi się też właśnie nie podobało, to takie to było. Taki chaos się troszeczkę zrobił, nie? Nie chciałem takiego chaosu. To mogę kupić, więc chodźcie, jak tu już jestem. To co to jest, te koloseum, czy co to jest? Mamy pieniążkę? Masz za mało pieniędzy, patrzcie. Wow. No, to tutaj, słuchajcie, jeżeli chodzi o te budowle takie większe, to... Wyższa szkoła jazdy, no. Cholernie drogie. Musimy dużo, dużo tutaj pograć, żeby móc zebrać w ogóle jakąś tam kwotę, nie? Taką większą, żeby można było to kupić. No, z jednej strony to spoko, nie? No bo nie masz od razu wszystkiego za jednym zamachem. Musisz się trochę tutaj... A tam trzeba chyba iść, wiecie? Na tą wieżę. Nie ma wszystkiego wiecie, za jednym machnięciem, tylko pomału, wszystko stopniowo, zbierasz. Ma łatwo. Dobra, wejdźmy na tę wieżyczkę, bo widzę, że trzeba znaleźć kolejny dysk, no. Kolejny klucz, o, klucz. Mamy to. Podasz świątyni zwanej Małą. Ha, ta Sofia. Dobra, Polo, odkrył księgę zawierającą informację o miejscu przechowywania klucza. No to właśnie, kolejny klucz, aby się znaleźć, musisz podążać za symbolami Polo. Czyli wszystko to samo. Pokaż tu. Gdzie na przykład? Tu? Nie. To może to? Dobra, mamy to. Mamy to. I odzyskaj księgę. To chodźcie po tę książkę. Tu chyba muszę wejść na górę, nie? I to było gdzieś tu, dobra. Czyli, słuchajcie, chyba mamy ostatni klucz już. W sensie teraz będziemy mieć, tak? To no bo te templariusze mają ten piąty, więc... Jaka maska. Baśnie Ezopa. Baśnie Ezopa. Wieża Panny odblokowana. To nie wiem, to są jakieś dodatkowe misje? Pokażcie, bo to mówię, to się wszystko z czasem pokazuje na tej mapie. Nie, tutaj są tylko... A gdzie Sofia jest? Znowu mi gdzieś uciekła. Tu jest aż, na tym... To chodźcie, zobaczymy, co to jest. Ja jestem ciekawy tej misji. Na czym polegają te misje? Jeżeli będzie to jakieś nudy, no to nie będę pokazywał, sam zrobię poza nagraniem. A że to jest po drodze... To chodźcie, zobaczymy... Na czym to miałoby polegać? Gdzieś tu wyżej? Gdzie to jest? A tu muszę wejść, dobra. No to chodźcie. Ktoś coś mi tutaj
zleci. Co tym razem na przykład? Zwania asasynów. Wybór dowódcy kryjówki. No niech będzie ona. I od razu będę mógł z nią porozmawiać. Merhaba, mentor. In all your wanderings, have you heard the name Lisi Strata? The drama by Aristophanes. Not quite. She is a local actress named for the character in that play. I have not. Will you walk with me? We have a small problem. O! Dowiedz się, kim jest tajemnicza kobieta z placu. Nie pozwól, żeby twojemu uczniowi stała się krzywda. We've been hearing rumors for some time now that paint Lisi Strata in a very dangerous light. We fear she is responsible for the disappearance of several eminent men throughout the empire. O! But you have no proof? Not yet. But today we may. There she is. And she has company. I will tail her from the street. You take to the rooftops. Take note of anything suspicious. No dobra, to ja idę górą, tak? Bene. No jest, rzeczywiście. Nie, wypadł mi stąd. Tam poszła, no to ja górą idę, słuchajcie. Chroń swojego ucznia? Ale co, coś się z nim dzieje? Serio? A, spieprzę to teraz. Już ewidentnie widzę, że chroni swojego ucznia. Dobra, udało mi się. Dobrze by było właśnie... Dobra, chroni swojego ucznia, ale wiecie co, zeskakiwać chyba z dachu trzeba. Tylko zanim ja wejdę na ten dach, to minie po prostu wieczność. Idziemy? Oczywiście, że nie. Cichaj. Dobra, mam ją. Gdzie mój uczeń? Właśnie nie wiem, gdzie ona, gdzie ta moja... Chroń swojego ucznia. No właśnie to jest to, że ja... Dobra, udało się. No naprawdę, no właśnie, już przestań wymyślać. To jest niesamowite z tym Ezio. Dobra, ona też wlazła, widzę, na dach. Kurde. Gdzie idziesz? Ja miałem iść dachem, ty miałaś iść dołem, na piechtę. Mój pies, słuchajcie, wymyśla. Muszę uspokajać tu. Zostaw tą łapę, zostaw. A w ogóle tu łazi, ci w ogóle ją nie widzą. No takie zadania to akurat spoko są, to akurat lubię. Tylko to po prostu, no ile to będzie trwało, nie? Ona łazi. Bez przesady. No i? Dotarłem do punktu kontrolnego, no i dobra. Wszystko ładnie, fajnie, spoko, ale...
Ona troszeczkę... troszeczkę przyspieszyła chyba. Czy nie? Gdzie oni poszli? A, tam, dobra. Szybko. Gdzie oni są? Tam są. A ty... Zabiła ją? Mentor! She disappeared! We can find her if we hurry. Jeśli się pospieszymy, no ale właśnie z tym pośpiechem u mnie jest źle. Jezus Mario. Gdzie ona jest? Cholera. Zwiała i to nieźle, nie? Widzicie to? Skubana, ale... Albo mi się wydawało, było tutaj jakieś przejście. Nie mogę się teraz przez to przedrzeczyć, czy jak? Kurde, gdzie ona jest? To może tu jakieś piętro? A czekajcie, jest. Jest, znaczy w sensie to zostawia. Forgive me, mentor. I attacked too soon with too much distance between us. I should have stopped that witch. To live is to learn. Take this lesson to heart and clear your mind. You will have another chance. Dopadniemy ją. Ale kurde. Wykończyła, zobaczcie ile ludzi. No, przyjdzie czas na nią. Takie mam... Tak sobie myślę. Dobrze, słuchajcie. No nie, spoko, spoko. Takie zadanka to możemy robić. To akurat mi się podoba, więc... myślę, że te zadania asasynów jak najbardziej wam też będę pokazywał. Widzę, że są nowe. W sensie tutaj mamy jeszcze. No ale ja bym chciał się tutaj udać, słuchajcie. Idziemy do tej Sofii. Na piechotkę, no nie będę... Nie będę robić tutaj cięcia, idziemy sobie, o, gramy sobie, no. Że dzisiaj zmieniłem niestety strój. Z białego na taki, który zdobyliśmy. W sumie to mogę sobie wziąć, o, lekarstwo, będzie ładnie wyglądało. Tam opowiadacie. Zostaw tą łapę, zostaw. To po prostu dajcie spokój. Była weterynarza i... I liżę tą łapę, liżę. Załamała pazura, wiecie? Mój pies. Niefortunny. Aha. Naprawdę? A czemu? Chciałbym wypróbować też... A tylko nie będzie mi pewnie dane. Oto. Patrzcie na to. Wow! No, tyle. Dobre, dobre. Dobre, dobre, ale... Za krótko. Dobra, jest tu ktoś? O, widzicie? To! No. To jest jakieś zadanie chyba, wiesz, gdzie? Dodatkowe. I tu pojawia się taka właśnie czarna kropka. No dobra, chodźcie, zobaczymy. Przenieść towar do wskazanego miejsca. A gdzie na przykład? A to ma... Co to tylko takie noszenie? Znaczy to za to są pieniążki, nie? Oczywiście. Ale wiecie, no takich rzeczy to raczej nie będę wam pokazywać. Chociaż już był jeden odcinek, gdzie przenosiliśmy właśnie towary. Strasznie... To było takie...
nudne, mozolne, nic ciekawego. I po prostu chyba dostaje się za to pieniążka. Ale też po drodze gdzieś było coś takiego, że gościu chciał walczyć, więc podejrzewam, że są różne. Tutaj na przykład akurat przenosimy przedmioty, albo właśnie może jakieś walki będą na pięści. Także takie rzeczy tutaj są. Tam mamy zadanko. Dobra, weźcie, dajcie jeszcze tą ostatnią już. Bo to akurat nudy, to nie. Takie zadanie to akurat nie. Szty to z tą łapą, to... Wiecie, maść jest, ale nie, będzie ją zlizywać. Będzie? Chodźcie do niego teraz. Zagadamy. Zostaw tą łapę! A, pieniążki. Dobra. I inne jakieś tam towary. Zostaw łapę. Co za cholera, no. Chodźcie, zagadamy. Czyżbyśmy się wybrali razem z Sofią? Co myślicie? Zdecydował się? Wow! Cóż to za opuszczone miejsce? Trop pozostawiony przez braci Polo zaprowadził Ezio do wieży panny. Przeszukaj ją, ale zachowaj ostrożność. Wow, a to ta się odblokowała, wieża panny. Zbadaj latarnię morską w poszukiwaniu klucza do Masjaw. Już mi się podoba. Shift, dobra, interakcja. A jest tu jeszcze coś takiego, jakiegoś fajnego? Fajne, fajne, podoba mi się takie coś. Widzę, że tutaj, aha, zamknięte, nie można wejść na górę. No dobra, no to co? Ciśniem. Jest i symbol. Ezio. Co kombinujesz? To gdzieś to prowadzi. Tutaj, tak? Haha. No to w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, mamy dwa grobowce, można powiedzieć. Znaczy nie grobowce, bo tamto jedno to była ta świątynia, ale... Ale wiecie, o co chodzi, o takie miejscóweczki. Żeby przetrząsnąć to wszystko. Ktoś tu jest, ktoś tu stoi, tak? Czy to jest właśnie ten posąg z tym kluczem? Tak, to chyba jest, słuchajcie, posąg z kluczem. Zbadaj podziemną jaskinię. Czasóweczka jak nic, jestem tego pewny. Oczywiście, że czasóweczka. O Boże, jak ja uwielbiam czasóweczki. Wszędzie uwielbiam czasóweczki. Chyba chodzi o to, żeby ten środkowy ołtarz obniżyć, tak? Się woda, czy co? Tak, tak, tak. Ale zasysa ją. Czyli do jakiegoś momentu. Wszystko zabrało. A, okej. Czyli teraz już nie ma wody. Rozwiąż zagadkę wieży panny. No właśnie. Bądź tu mądry. Czy ja mogę wyżej? A niżej na przykład jak zejdę, to co? Aha, że tutaj niby. Zagadkę wieży panny. Panna z wieży. Tu.
No ładnie, ładnie. Kolejna jakaś czasuwencja. Zobaczymy, co tym razem. Czasówki uwielbiam. Aha, tu gdzieś. Tylko gdzie to jest? Rany boskie. Może tu. No nie. Już Frodo się źle zrobił. Dobra, widzę to, ale nie wiem, czy zdążę, nie? Że te mechanizmy wszystkie jeszcze chodzą, nie? Fajne, bo to takie Tomb Raiderowe, bardzo mi się to podoba. Dobra, tym razem jeszcze niżej. Można powiedzieć, że to jakaś swego rodzaju pompa, która odsysa tą wodę tutaj, nie? Z tych pomieszczeń. Kolejna czasuwencja. Gdzieś tam. Mhm. Minutka raz. No spoko, widzę, że czas jest taki na, w miarę. Każdy da radę. No dobra, ssało z tego pomieszczenia całą wodę. Nie ma nic. Jest jeszcze coś? A, dobra. Na samym dole, słuchajcie. O Jezu, znowu czasówka. Jakiś przycisk jest. A, krata, okej. Chyba tutaj, tak? Tak. Jeszcze kopnął. Znajdź i odzyskaj klucz. No to teraz tylko co? Pozostaje nam wdrapać na samą górę, nie? No bo co? Tam jeszcze skrzyneczki były na górze, więc trzeba pamiętać o tym. No i chyba tu, nie? Wow, mamy to. Mamy to! No i ostatni klucz mają templariusze, więc no,
Będzie trzeba inaczej to jakoś rozegrać, żeby im to zabrać. I też będziemy mieć wspomnienie Altaira, nie? A może wcześniej powiedziałem Ezio? Ale nie, Altaira jak coś. No i mamy klucze zdobyte. No ten piąty, tak jak mówiłem, mają oni. Będziemy musieli pomyśleć, jak to zabrać. Rozumiem, że tutaj... O, fajnie, wszystko się udało na 100%. Że teraz, no dobra, wyjdziemy sobie tako. Fajna miejscóweczka, podoba mi się. Podobało mi się to, taki grobowiec. Czasóweczki takie nawet, spokojne. Aha, i tu jesteśmy. Oczywiście ta księga się tutaj pojawia, tak, wspomnienia, ale to są wspomnienia Altaira. No, tutaj możemy się wrócić do naszej miejscóweczki, do naszego domku i to zrobić. Zobaczyć, co tam dalej się zadziało. Tutaj oczywiście możemy wątek nasz główny, fabularny pociągnąć, ale chciałbym w następnym odcinku może te dwa tutaj zrobimy asasyna. O, to jeszcze tu są jeszcze cztery aż, wow. Ale fajne są te zadanka, więc można zrobić, ewentualnie poświęcić na przykład cały odcinek na te zadania. Może tak zrobię. Zobaczymy. W każdym razie ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Zmienię oczywiście sobie strój. No bo dzisiaj pochodziliśmy w białym i pochodziliśmy w tym, więc no trzeba coś innego. Powysyłam oczywiście asasynów swoich, bo tutaj oczywiście mogę. Także też zrobię. No i nic poza nagraniem. No bo co? Ewentualnie mogę... Chociaż też chciałem wam pokazać. Już te takie większe miejscóweczki do wykupienia, o te, to ja chciałbym wam jednak pokazywać. Chociaż to tylko trwa, wiecie, kilka sekund, ale... Żebyście wiedzieli, że wszystko mamy. No i dobra, to tyle. Także dziękuję, progres jest, fajnie. Dzisiaj dużo porobiliśmy. Dziękuję wam za dzisiaj i do następnego. Trzymajcie się, cześć.